naszych czasach. Potrzeba budowy nowego, przystosowanego do naszych potrzeb nam. Nie, to nie jest idea. To jest już prawie wszędzie. Sibi spacem. Parabellum. Pewnie mnie bardzo wzruszyły. Myślę, że nawet jeśli te osoby nie zostaną ujęte w nagrodach czy wyróżnieniach, to mamy je tu jakoś zaznaczone, że są, że mają w sobie po prostu potencjał bycia dobrym recytatorem, czy może aktorem, aktorką. Mam wielką nadzieję, że to przyczyni się do znajomości tej poezji wśród młodzieży. Także wspaniała inicjatywa i bardzo miło było posłuchać wykonawcy. To ja się bardzo cieszę, że młodzież mówi Różewiczem i że nie będą mówić nim tylko przy okazji konkursu, ale że zainteresują się bardziej jego twórczością, bo warto. Thank you.
Time stało się wręczanie zakochanym prezerwatyw ozdobionych serduszkami. Życie, 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 całe życie. Co było ukryte jest odkryte. Dajemy przedstawienie dla dorosłych dzieci. Środowisko akademickie na przykład? Jest rozpoznawalne. Tak. To jest takie bardzo ważne wydarzenie na mapie kulturalnej, nazwałabym to Polski. Moja mama postanowiła, że kupi mi nagrodę i poszłyśmy do księgarni. No i zobaczyłam, właśnie zabrałam ze sobą, myśląc, że może będzie takie właśnie pytanie. Taką książkę zobaczyłam. I wzięłam ją do ręki, bynajmniej nie dlatego, że tutaj było napisane Różewicz, tylko spodobał mi się ten napis. No i podeszłam, pamiętam, do lady i tak zaczęłam to dotykać, bo to wyglądało, jakby było napisane węglem, że jak to dotknę, to będzie taka niespodzianka, ale nie. Podotykałam, stwierdziłam, że bardzo ciekawie wydana książka, ciekawe kto to jest, kto pozwala na taką okładkę. I potem zaczęłam to czytać, no i doszłam do właściwie do wiersza Zielona Róża. I to mnie tak poraziło, że przez rok, jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej rok, nie czytałam w ogóle jej dalej. No mogłam mieć wtedy, nie wiem, ile się mam w pierwszej klasie liceum. 16 lat. I to, ten wiersz Zielona Róża, to był mój pierwszy kontakt z Różewiczem, świadomy, kiedy pomyślałam sobie, ten człowiek dokładnie napisał to, co myślę. Łączy, że Jarocki, bo mimo woli, ja mówiąc o Różewiczu, mówię o Jarockim, bo to się naprawdę dla mnie łączy, że on miał taką wyobraźnię, która razem z Różewiczem, oni się jakby, tak była mapa, oni się odnajdywali. A Jarocki mówi, dziękuję, już wszystko pani zabrała. Słuchajcie, to było coś dla mnie, na całą moją, nazwijmy to karierę, naprawdę święte słowa, związane właśnie z Różewiczem. Zdarzyło mi się spotkać kobietę, która nosiła mnie na rękach, już jako człowieka dorosłego. Ta kobieta siedzi przed Państwem. Maja Pomorowska nosiła mnie na rękach. I wracam teraz do Tadeusza Różewicza i do pewnego zdarzenia w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, kiedy pewien słynny reżyser o nazwisku rosyjskim, dobrze się kojarzącym, amerykański reżyser pojawił się we Wrocławiu i dla wtajemniczonych było wiadome, że spotkanie z nim będzie na pewnym piętrze Teatru Współczesnego. Będą tylko zaproszeni goście, wśród nich Tadeusz Różewicz. Ale wszyscy musieli siedzieć na podłodze, Tadeusz Różewicz też. Spojrzał na tę podłogę, usiadł i zaczęło się widowisko. Reżyser trenował aktorów, coś takiego się działo, Tadeusz Różewicz patrzył. Skończyło się, potem wstał, się opadł, przeszedł parę kroków. Wszyscy czekają teraz. Poeta powie słowo, ale wie pan, my tutaj jemy kotlet schabowy z kapustą.
kukłami. Zajmie się szponami rozkoszytuje zwany chrzący. O zwolniku mojej świątyni. Rozkoszy serca zwierzowym, zwolnik ciała męczący. Wyjdź ze mną na szczyt Mont Blanc, opij mnie pomiędzy tego pożądania. Ty piękny, biały, cudnący jak samochód, bezwstydny, zbudź mnie z tego. Wyżej mówiła, otworzyłam oczy i zaczęłam na niego patrzeć. On unosił się do sufitu. Czułam, jak wpatruje się we mnie, moje oczy tymi swoimi wielkimi czarnymi dziurami. Wtedy podniósł rękę i dopiero po chwili opuściłam koszulę. Pytasz o ważniejsze wydarzenia, daty z mojego życia. Spytaj o to innych. Mój życiorys kończył się już kilka razy. Raz lepiej, raz gorzej. W moim miasteczku, które burmistrz mógł obejść dookoła w meloniku od rana do obiadu. W miasteczku, gdzie przez wiele lat opowiadano sobie, że stara Szlojmina urodziła dziecko z głową karpia. Chodzili po podwórkach szlifierze, szmaciarze, dziady proszalne, muzykanci, cyganie, Chińczycy z jedwabiami, których tęcze kryły się w zamkniętych walizkach. Jest mi bardzo miło, że mogę u Państwa być i że możemy spotkać się z tym wieczorem, z tą rozmową niezwykle intymną, ważną, myślę, dla każdego z nas, bo dotyczącą nas wszystkich. To jest rozmowa o uczuciach do osób, które są dla nas, kto wie, czy nie najważniejsze w naszym życiu, bo do mamy i do taty. I gdzieś ten temat zawsze w nas wszystkich krąży i także krążył bardzo wyraźnie u Pana Tadeusza Różewicza i tak pięknie i boleśnie o tym pisał, i tak wspaniale. Wejdę do nieba w zabłoconych udach. Usiądę przy stole i opryskliwie będę odpowiadała na pytania. Nic mi nie jest, dajcie mi spokój. Z głową w dłoniach tak siedzę i siedzę. Jakże im powiem o tej długiej i splątanej drodze? Kiedy matka odwróci oczy od swojego dziecka, dziecko zaczyna błądzić i ginie w świecie pozbawionym miłości i ciepła. Oczy matki spoczywają na mnie. Patrzy na mnie z tamtego świata. Przez otwarte drzwi widzę krajobraz dzieciństwa. Kuchnię z niebieskim czajnikiem. Serce Jezusa w cierniowej koronie, przeźroczysty cień matki. Po przeczytaniu i przeanalizowaniu 7 propozycji domników zakwalifikowanych do finału, autorów żyli jednomyślnie nagrodziło drukiem debiutancki dom poetycki, tonik Dzień, w którym decydujesz się wyjechać, Katarzyny Dyrzyńskiej, Gorbofuria. Szukałam cię latami, marcami, sierpniami. Czekałam od wschodu do zachodu, licząc każdy dzień. I przyszłaś ubrana w moje jutro. I uśmiechem kradłaś moje siwe włosy. Tyle słów mógłbym powiedzieć ci jeszcze, tych, które ukrywałam latami. Te deszcze, no bon, bombardamente, Warszawia, Roma. Dobra, bombardamente. A ty się po prostu podlizujesz, ty. Si. A klepać to możesz sobie po tyłku swoją domnę, a nie mnie po ramieniu, właśnie.
Ladonne emocje. Cymbał. Jestem pewien, że on do tego wina dolewa wodę. Jest słowo zaszczycony. My naprawdę, wszyscy czujemy się zaszczyceni. Każdy jest zauroczony, a cała reszta chyli czoła. A już nasze osiągnięcia w dziedzinie polskiej piosenki i muzyki i kuchni powalają na kochana, na kolana, rzucając po drodze każdego, kto tylko się da. Kuchnia Baskara, kuchnia Plato! We własnym sosie! Jajka przykrójcze na płetwie rekina! Stróż się na rośnie z pędów bambusa! Jądre kobuta w gniazdach bociani! Kruszki na wieży, kiszkach barani! Piosence, która nosi tytuł Dzień taki szary, zwróćcie uwagę na końcówkę tego tekstu wspaniałego, w której to właśnie Janusz, to jest kwintesencja Janusza Różewicza, przynajmniej dla nas. Co jeszcze wymyślisz, stara? Tatusiem naszego dzieciusia. Straszysz. Przecież to cudowne. Byłeś pętakiem, a teraz jesteś tatą. Już za rok nasz dzieciuś będzie mówił do ciebie papa, a będziesz słodką papą. Papą, tatą. Idiotka! Będzie miał mięciusieńkie włoski, które zmienią się czarne, kręcone oczki. Nie cieszysz się? Stara? No? Powiedz, co ty żeś znowu wymyśliła? Kochanie, jestem taka szczęśliwa, że mogłam się tym z tobą podzielić. Lat kopcących człowiek był zadomowiony, mocniej w radości, głębiej w trosce. Cienie rozchwiane odchodziły, wracały, rosły. Słowa były cieplejsze, nieśmiałe. Dym kołysał się, odpływał z trumną i kołyską.
Chmury mosiężne i czarne zderzają się nad milczącymi polami. Serce tłucze w ostre żebra, kaleczy nas serce, w którym jest strach. Krew spływa z oblicza ziemi, wynurza się nadzieja, rodzi życie. Opada zasłona młodości, rozdarta od nieba do ziemi. Nie przenoście życia waszego pod ziemię, przyjaciele. Nie dajcie sobie wmówić przerażenia i nienawiści. Jakże długą drogę przeszedł wasz kraj od ludzkiej pieśni Walta Whitmana do bełkotu Ezry Pounda, który ukryty jest przed gniewem narodów domu obłąkany. Jakże długa i ciemna droga, a na końcu jej stoi Ezra Pound, zdrajca. Wyciągamy do was ramiona. Wychodzimy wam na spotkanie. Nie ma w nas podstępu i nienawiści. Nie schodźcie pod ziemię, przyjaciele. Jestem bardzo zajęty, mam mnóstwo spraw na głowie, nie mogę ruszyć się z miejsca. Zobacz, co tam leży. Nie mogę. We mnie w tej chwili szaleje burza. Kocham i nienawidzę. Kocham i nienawidzę. Czy to nie brzmi śmiesznie? A co ty tak kochasz? Na mnie już czas. Jak to na mnie czas? Już sobie pójdę. Nie możesz teraz pójść. Mam dużo spraw do załatwienia. Ja? Moje? Mnie? Mam swoje sprawy. Chyba mnie tak nie zostawisz. Dlaczego? Żartowałem. Było pewną dla mnie tajemnicą, dlaczego właśnie o Różewiczu nic nie powstało dotychczas. Ja jestem z Wrocławia, on mieszkał we Wrocławiu i dosyć wcześnie się spotkałem z jego nazwiskiem, z jego twórczością. No to wymagało pewnej pracy, czyli takiej osoby wprowadzającej. Tą osobą wprowadzającą była pani Maria Dębicz, która była kierownikiem literackim w Teatrze Polskim i była zaprzyjaźniona z Różewiczem. I właśnie dostałem poprzez nią taki pierwszy sygnał, że poeta nie mówi nie. Właśnie nie mogliśmy tego zrobić. No, na czym polegała ta niemożność? Na tym, że on po prostu się ciągle odwracał do kamery i mówił do mnie: proszę pana, już to jest strasznie głupie, to jest jakieś idiotyczne, to jest nienaturalne. No ja tu, dlaczego ja tu chodzę? No po co ja mam to oglądać? Ja sobie tu chodzę normalnie, a co tu z panem? No i tak to trwało. I trwało, mimo że byliśmy umówieni, on rozumiał, dlaczego ja chcę to zrobić, tak dalej. Czas mijał, a jak się robi film, to się podpisuje umowy, jest harmonogram, są pieniądze, trzeba się rozliczać, tak dalej, tak dalej. No i to już prawie pół roku, a ja nic nie mam.
urodzony w roku 1921 w mieście Radomsku. Obudziłem się ze słońcem. Poszukiwacze złota, piękna i prawda. Największą prawdą XXI wieku i największą tajemnicą jest to, że nie ma prawdy. Superamerykańskiego, który się musi tylko uporać z portem chińskiego do obu Ameryk. Także nad Wisłę. Pozostanie nam super uniwersalne słowo fajny. Dziś fajny dzień. Dostałam rzęsy. I na urodziny kotka z myszką. Psa! Bulteriera! Mordercę! Jamnika, wyrzuconego z samochodu pogotowia ratunkowego. Doszedłam do wniosku, że bliższa jest mi sylwetka Marilyn Stewart. 0, 14, 18, 52, 64, 90. No, fajnie mi się dzisiaj mówi. No, bo dzisiaj to jest dzień kota, a wczoraj to był dzień pocałunku romantycznego. Tak mi się dzisiaj fajnie mówi, że nie mogę powstrzymać strumienia podświadomości, podobnie jak Freud, który miał ciężkie przeżycia z Jungiem.